wszedłem w posiadanie pozycji pod tytułem Telewizja dziewcząt i chłopców 1957-93 autorstwa Sławka Malinowskiego. Jest to dla mnie podwójnie wartościowa pozycja, ponieważ osobiście znam Sławka. Razem kolegowaliśmy, był moim serdecznym kolegą jeszcze w szkole podstawowej. A dwa, faktycznie jest to historia niczym baś z innego świata. Żeby przejść do omawiania tej publikacji, trzeba wiedzieć coś na temat tamtych czasów, w których my, dzieciaki, młodzież, żyliśmy. Trzeba pamiętać o tym, że podwórka tętniły życiem. Żadnych ogrodzeń. Cały czas piłka nożna, wspólne zabawy, również z dziewczynami. Na początku, w formie wstępu, Sławek wymienia kilka gier, którymi zajmowaliśmy się. Oczywiście to wszystko człowiekowi gdzieś umknęło, zaganiany za obecną rzeczywistością, ale faktycznie zabawa w kapsle, czy jakieś pikuty z nożem, gra w chowanego, przecież to były wspaniałe czasy. Wspaniałe czasy. I to wszystko, no, jakoś się skończyło. Ja większą część swojego dorosłego życia spędziłem na morzu, no, które kształtuje, albo powinno kształtować charakter, hartować człowieka. Zarówno w marynarce wojennej, jak i handlowej. Po otrzymaniu tej książki, tak na chybił trafił, otworzyłem na rozdziale Niewidzialna ręka. A dodam, że małżonka moja jest z tego samego roku. Chodziliśmy do jednej klasy i jesteśmy do dzisiaj. Zacząłem czytać na głos właśnie pewne fragmenty z tej Niewidzialnej ręki. Doszedłem do chłopca, który bodajże Antek, jak dobrze pamiętam, który zainicjował taką akcję, aby dorośli z jego Szymbark, z jego miejscowości o nazwie Szymbark, brali na wakacje wychowanków z Państwowego Domu Dziecka. No, muszę powiedzieć, że tak jak powiedziałem, marynarz, a jednak 3-4 zdania i głos drżał. Oczywiście, no to czytaj, kochanie, dalej. A coś mnie gardło boli. To samo było ze strony żony, która po prostu nawet na głos się popłakała. Inne czasy, inni ludzie, inne sytuacje, inne wychowanie. Nie mówię, że zawsze dobre. To znaczy, że teraz jest złe. Nie w tym sensie. W sensie, że ten program Niewidzialna ręka, Sławek bardzo dużo tutaj daje przykładów właśnie, chociażby z tego programu. Pamiętam Niewidzialna ręka jeszcze tak, gwoli ścisłości, co niedzielę rano leciało. Na programie pierwszym. Ja się nie spotkałem, chociaż trochę lat już żyję, ani wcześniej, ani później z takim programem. Z takim programem, w którym redakcja, w którym ludzie prowadzący ten program na dobre, w sposób dobry, w sposób pozytywny kształtują osobowość młodego człowieka, dzieciaków, którzy to wykonują jakąś pomoc w stosunku do osoby może niepełnosprawnej, może starszej, schorowanej, może biednej.
zostawiając tylko i wyłącznie bilecik z numerem przydzielonym przez sztab. Następna sprawa, ja pamiętam właśnie z tamtych czasów i bardzo mocno to oglądałem z tego względu, że prowadzący robili z tych młodych ludzi, prawie jak agentów. 007, nie wiem, wszystko było w konspiracji. Żadnych orderów, żadnych, nie wiem, po nazwisku wychwalań. Wszystko było top secret. Super to było. Wiele takich jest pozycji tutaj, które Sławek opisuje. Jeszcze z tamtych lat pamiętam pana Michała Sumińskiego. Pana Michała Sumińskiego i jego wspaniały zwierzyniec. Czekałem, to było zawsze w poniedziałek, czekałem na ten program. No, bardzo uwielbiałem gawędy tego człowieka. Potrafił opowiedzieć o czymś naprawdę pospolitym. No, strzelam teraz, bo już nie, pamięć nie jest ta. O jeżu, o jakimś wróbelku. Tak, jakby się działo coś sensacyjnego. Wszystko oparte na jego obserwacji, wszystko oparte na jego doznaniach. Ja zdaję sobie sprawę, że pan Sumiński musiał się przygotowywać do takiego, musiał mieć wiedzę, musiał się przygotowywać do takiego programu. Jednakże jego gawędy doprowadzały naprawdę, budował napięcie. O, w ten sposób może powiem. Kiedyś będąc jeszcze studentem w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, po drugim roku mieliśmy rejs nawigacyjny, taki dłuższy, i udawaliśmy się do Murmańska i Archangelska. I pan Sumiński wsiadł z nami, ponieważ już nie pamiętam, albo w Murmańsku, albo w Archangelsku wysiadał, kręcił tam jakiś program, może film. Poprosiliśmy go, aby dla nas, dla tych już starych byków, opowiedział coś. Proszę sobie wyobrazić, że to było niesamowite. Ludzie już, niektórzy zresztą żonaci, siedzieliśmy, szczęki poopadane, tak samo starsi wykładowcy. Niesamowity człowiek, niesamowici ludzie, niesamowite zdarzenia, niesamowite programy. Sławek potrafił to ująć w jednym miejscu. Dzisiaj w ramach naszego spotkania powspominaliśmy stare czasy. Bardzo dziękuję ci, Sławku, za tą pozycję. Będę do niej wracał, tak jak wraca się do najlepszego utraconego dzieciństwa.